Witam pana Pawła Gotowca, który jest szefem młodzieżówki naszej i pana Stanisława Szyszkę. Szanowni Państwo, najpierw jeśli chodzi o rower miejski. Grudziądz nie ma roweru miejskiego, a w naszym województwie już są miasta, które mają od kilku lat nawet, na przykład Bydgoszcz, na przykład Toruń. I znakomicie się to rozwija, ta inicjatywa się rozwija. Bardzo mieszkańcy i turyści korzystają z roweru miejskiego. Uznaliśmy, że warto, żeby Grudziądz jako trzecie miasto pod względem wielkości w województwie również taki rower miejski miało. Oddaję głos teraz panu Pawłowi, który jakby przybliży państwu więcej, bo on się tym zajmuje. Mamy taki projekt, aby wprowadzić w Grudziądzu system wypożyczalni rowerów miejskich, który to, jak właśnie pani poseł słusznie wspomniała, jest bardzo istotny dla ruchu także turystycznego, dlatego że no, oczywiście jeżeli turyści przyjeżdżają do na przykład Grudziądza, no to muszą się w jakiś sposób przemieszczać tutaj. Jeżeli chodzi o komunikację miejską w Grudziądzu, są według mieszkańców, no nie działa ona w sposób najlepszy, no i także przemieszczanie się samochodami też nie jest w okresie letnim no, najlepszym jakby sposobem. Także uważamy, że rower miejski, taki system wypożyczalni rowerów miejskich jest niezwykle istotny dla mieszkańców. No, jest to bardzo środek transportu bardzo zdrowy, też ekologiczny, no i wygodny po prostu dla mieszkańców. Także mamy zamiar przeprowadzić także wśród mieszkańców konsultacje społeczne, które będą miały na celu ustalenie lokalizacji, w których te rowery miejskie w Grudziądzu będą po prostu te stacje rowerów miejskich lokowane. Szanowni Państwo, chciałam jeszcze powiedzieć tak, do tego roweru troszeczkę. Mamy przygotowane listy, będą zbierane podpisy pod tym projektem. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że musimy 150 podpisów zebrać. Projekt uchwały przekażemy Państwu we wrześniu, dokładny już po konsultacjach miejskich, ponieważ konsultacje będą odbywały się na początku września. To jeśli chodzi o rower miejski, pytania później. Teraz... Korzystając z Państwa pośrednictwa, chcę zadać panu prezydentowi Malinowskiemu, platformie, która rządzi Grudziądzem, ale również samorządowcom z dużych miast województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie od wielu lat rządy sprawuje platforma, w sprawach, z którymi zwracają się obywatele również do mojego biura. Mianowicie państwo słyszeli zapewne, że przewodniczący platformy pan Schetyna zakomunikował w Brukseli, że samorządowcy platformy z dużych miast będą przyjmowali imigrantów, uchodźców z krajów muzułmańskich. I chociaż nie jest to w kompetencji samorządów, ponieważ jest to suwerenna decyzja rządu, wynikająca również z odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa, to zapowiedział, że wszyscy samorządowcy platformy rządzące w dużych miastach w Polsce, a niewątpliwie Grudziądz jest dużym miastem, dużym, pięknym miastem, będą przyjmowali imigrantów i uchodźców. Wskazuje kilka miast wojewódzkich, ale z jego wypowiedzi wynika, że wszystkie samorządy kierowane przez platformę do takich decyzji są gotowe, bądź może będą przymuszane. Dlatego ja w imieniu również mieszkańców Grudziądza, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, trzeba dodać, że również marszałek województwa i samorząd województwa jest zarządzany przez Platformę Obywatelską, chcę zapytać kolegów samorządowców, czy akceptują decyzję, jednostronną decyzję przewodniczącego Platformy o przyjmowaniu uchodźców w tych samorządach. Czy jest to decyzja z nimi konsultowana i uzgodniona, czy jest to tylko prywatne zdanie pana przewodniczącego Schetyny? Jak oni, jako prominentni, bardzo wpływowi działacze Platformy Obywatelskiej, a niewątpliwie prezydent Grudziądza jest taką wpływową, prominentną osobą Platformy Obywatelskiej, podobnie marszałek województwa, podobnie prezydent Bruski, podobnie prezydent Wojtkowski i szereg innych samorządowców Platformy, jak się do tej zapowiedzi, deklaracji pana Schetyny odnoszą? Czy
konsultowali to z mieszkańcami swoich samorządów, swoich miast, z radami, z mieszkańcami, czy są przygotowani do tego, gdzie ci uchodźcy mają być zakwaterowani, w jakich budynkach, w jakich lokalizacjach, skąd będą pieniądze na utrzymanie tych osób, w jaki sposób miasta są przygotowane, to jest również pytanie do pana prezydenta Malinowskiego i ekipy, która rządzi Grudziądzą. Przygotowane do integrowania tych napływających z zagranicy muzułmanów, w jaki sposób technicznie ma to się odbywać? Po pierwsze, czy jest to decyzja uzgodniona z samorządowcami? Jakie jest zdanie samorządu Grudziądza i innych samorządów kierowanych przez Platformę Obywatelską? I jakie działania zostały podjęte, żeby zrealizować te zapowiedzi pana przewodniczącego Grzegorza Schetyny? Jeszcze raz podkreślam, że jest to rodzaj nieposłuszeństwa, ponieważ decyzje w całej Europie o możliwości relokacji imigrantów podejmują rządy i to jest kompetencja rządu polskiego. Natomiast tej zapowiedzi lidera opozycji w Polsce nie można nie potraktować poważnie. W związku z tym to pytanie chcę postawić publicznie za państwa pośrednictwem władzom Platformy w województwie kujawsko-pomorskim i w dużych miastach naszego województwa. Szanowni Państwo, a ja chciałam powiedzieć jeszcze Państwu o szpitalu. No, szpital miejski to jest problem, który widzimy w Grudziądzu od wielu lat i wczoraj z moich informacji wynika, że radni udzielili prezydentowi Malinowskiemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Jednocześnie jednogłośnie ocenili negatywnie raport o szpitalu. Czyli szpital jest, radni wszyscy wiedzą, że szpital jest ogromnym problemem dla miasta, wiedzą, że jest źle zarządzany, wiedzą, że bardzo złe są perspektywy ekonomiczno-finansowe szpitala i że będzie on generował długi, jednocześnie udzielają absolutorium prezydentowi miasta, który ten szpital prowadzi. Wiecie Państwo pewnie, że powstał na wyniku rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, które nałożyło obowiązek na dyrektora szpitala, żeby rozporządzenie jest z 12 kwietnia 2017 roku. Dyrektor szpitala musiał zrobić raport o stanie ekonomiczno-finansowym szpitala i o perspektywach jego rozwoju. I w tym raporcie, który powstał według ustalonych kryteriów przez ministra zdrowia w rozporządzeniu, jasno wynika, że szpital uzyskał 15 punktów, co stanowi 21% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, co świadczy o słabej stabilności ekonomiczno-finansowej szpitala. Cytuję, to był cytat. Chciałam zapytać też publicznie radnych, którzy udzielili absolutorium panu prezydentowi Malinowskiemu, czy nie znają tego raportu? Czy mimo, że wiadomo, że szpital tak źle rokuje, to uważają, że jest miasto, które jest właścicielem tego, organem prowadzącym tego szpitala, jest dobrze zarządzane? Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że 14 czerwca 2017 roku wysłałam pismo do ministra, do pana Konstantego Radziwiłła, ministra zdrowia, gdzie powołując się na moje wcześniejsze różnego typu działania, jeśli chodzi o szpital, zadałam panu Radziwiłłowi kilka pytań różnego typu odnośnie oczywiście szpitala grudziądzkiego. Wczoraj kontaktowałam się telefonicznie z Ministerstwem Zdrowia. Odpowiedź jest przygotowywana, jest na ukończeniu. I obiecuję Państwu, że proszę bardzo, tam można sobie, to jest to moje pismo z 14 czerwca i przyrzekam Państwu, że odpowiedź jak będzie, to z
spotkamy się i szczegółowo, Państwu powiem, co minister zdrowia wie, myśli, jak widzi rozwój szpitala grudziąckiego. Wiecie Państwo również, że szpital grudziącki został zakwalifikowany do trzeciego stopnia referencyjności. Co na portalach władze miasta uznały jako sukces. I oczywiście dobrze, że tak się stało, ponieważ to chodzi o mieszkańców, prawda? Ale ten trzeci stopień referencyjności to jest, powstał w wyniku, chodzi o to, że szpital ma kompleksową opiekę nad pacjentem, jest tyle wydziałów, że po prostu się kwalifikuje do tego trzeciego stopnia referencyjności. Natomiast stopień finansowania został uznany na podstawie roku 2015. I to jest forma ryczałtu. Czyli to nie jest żaden sukces władz miasta, że jest stopień trzeci referencyjności, tylko po prostu stan za stany. Wynika to z przepisów po prostu Ministerstwa Zdrowia o sieci szpitali. Dziękuję Państwu bardzo. Prosimy, macie pytania? Mam kilka pytań. Proszę bardzo. A propos roweru miejskiego, tak. Do Pana Pawła, przepraszam, tak, nie słyszałem nazwiska. Chciałem Pana zapytać, na jakiej Pan podstawie ocenia, że komunikacja miejska w Grudziądzu działa niesprawnie? Komunikacja miejska na podstawie głosów mieszkańców, którzy również się zgłaszają tutaj do biur, tak, poselskich. I mówią o konkretnych zaniechaniach, zaniedbaniach, jakimś starym taborze, na przykład tramwajowym, który też jest częściowo, powiedzmy, zaniedbany. W związku z tym uważamy, że na pewno ten rower miejski, który chcemy przeprowadzić, ten projekt, pod którym chcemy zebrać podpisy, przeprowadzić konsultacje, a później zaproponować go jako wniosek do budżetu. I mamy nadzieję, że zostanie on pozytywnie przez Radę Miejską. Wniosek do budżetu na rok 2018. 18, tak, we wrześniu go złożymy, tak. Kiedy zaczyna się praca. Wyliczali Państwo koszty wstępnie, ile to może kosztować? Ile miałoby być rowerów, jakby miało to działać, kto miałby za to odpowiadać, kto miałby tym zarządzać? Jesteśmy w trakcie, tak. Jesteśmy w trakcie. No to jest, są różnie, to jest rozwiązane. Zależnie, prześledziliśmy oczywiście, jak to wygląda w innych miastach, nawet często miasteczkach, bo rowery miejskie pojawiają się nawet na naprawdę niewielkich miasteczkach w Polsce. No jest różnie, czasami są powołane osobne, jako osobna spółka, czasami w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu są one zarządzane. No kwoty jakby wyliczamy, to jest wszystko w trakcie, bierzemy na podstawie innych miast. I przedstawimy to odpowiednio we wrześniu, kiedy zaczyna się projekt budżetu. I taki projekt do budżetu oczywiście złożymy. Ja chcę dodać jedną rzecz. Rowery w miastach nie są alternatywną na źle działającą komunikację miejską, to Pan jakieś tu rzeczy myli. Komunikacja miejska powinna działać. Ale to kto myli? Komunikacja miejska powinna działać sprawnie i na pewno komunikacja w Grudziądzu ma szereg mankamentów, również ze względu na jakość taboru i biorąc pod uwagę zadłużenie miasta i sytuację, o której między innymi w kontekście szpitala Pani poseł mówiła, ja nie spodziewam się, że komunikacja miejska Grudziądza będzie dobrze funkcjonowała. Rowery są dla części społeczeństwa atrakcyjne i nawet w miastach, gdzie komunikacja działa poprawnie, Warszawa jest tego przykładem, Toruń jest tego przykładem, rowery cieszą się dużą popularnością, dużym zainteresowaniem zarówno ludzi młodych, jak i ludzi dbających o swoją kondycję fizyczną. Jest to pewne działanie ekologiczne, które wielu ludziom się podoba i dlatego jest taka w Europie i na świecie, taka moda, pozytywna moda, pozytywny snobizm na to, by tworzyć możliwe do wypożyczania rowery miejskie. Systemy są różne, systemy opłacania, systemy korzystania, parkingowania tych rowerów. To nie czas, by o tym mówić, to zresztą będzie wynikało z konsultacji z mieszkańcami. Natomiast niewątpliwie wszystkie nowoczesne miasta w kierunku rowerów dostępnych publicznie i również odpowiedniej infrastruktury z tym związanej dążą. To Panie Pośle, jedno sprostowanie, to nie ja komunikację miejską przedstawiam jako alternatywę, tylko Pan Paweł. Nie, to ja, jeżeli mogę tak się ustosunkować do tego, co Pan mówi.
to zaraz dopowiem, że ja nie mówiłem, że rower miejski jest jakimś zastępcą tak, komunikacji miejskiej, tylko jest po prostu jakąś alternatywą dla niej. No to jest chyba oczywiste, że uzupełnieniem takim. Ale no to nie, to nie, ale no to teraz pan też myli kilka kwestii, dlatego że to, że ktoś może skorzystać z roweru miejskiego, to jest jego wybór, tak? A może również skorzystać z komunikacji miejskiej, więc to jedna rzecz się drugiej nie wyklucza, ale może w pewien sposób uzupełnić.